Tak, jak widzicie, w szklarni się zrobiło trochę więcej miejsca, ale minusem tego jest to, że popsuła mi się tak piękna dekoracja. No, ale mniejsza z dekoracją. W każdym razie porozstawiałem sobie te kany, które są już dosyć duże, także łatwiej mi je teraz podlewać. Tu natomiast w tym tygodniu to powsadzałem te kany z ziarenek większych. Jak widzicie, one sobie tutaj rosną w różnym tempie. W każdym razie, jak widać po kolorach liści, to tam składników wydaje mi się brakło, także no jest to pozytywne rozwiązanie. O, tu natomiast trzy kany mi nie wykiełkowały. Dlaczego? Nie wiadomo. Natomiast jedna wypuściła coś takiego i stanęła. To znaczy od dłuższego czasu. No to tak, że nie wiem, czy coś z tego będzie. To jest pretoria bodajże. No ale w każdym razie jest pozytywnie. Widzę, że procentowo po prostu niektóre z kan to mogą cebulę nie ruszyć po sezonie zimowym. No ale nic, zobaczymy, co to mogło być przyczyną. Czy pamiętacie tą kanę o ziarenkach, którą siałem w zeszłym roku? Tak właśnie wygląda dzisiaj, a tak wyglądam przy niej ja. A tymczasem moje kany porozdzielane do doniczek. Teraz tylko czekać do wiosny, aż ruszą, o ile nic się z nimi nie stanie.